Okej. Okay. Teraz widzę, że już jesteśmy, a więc mogę zaczynać. Tak, Balmer Peak, praktyczna analiza. Chciałbym się z wami podzielić tym, do czego doszedłem analizując ten temat. Ale właściwie o co chodzi? Może? Kojarzycie taki, taki, taki temat? Pracujesz nad ważnym zadaniem, takim, na które czeka cała firma, ale utknąłeś i nie potrafisz ruszyć dalej. Na daily od tygodnia mówisz, że powinno być gotowe jutro, ale jedyne co się zmienia, to tak naprawdę nowa kropka w dziurze, która mówi o tym, jak długo to zadanie utknęło na kolejce. Przestajesz rozumieć kod, a ten, który tworzysz z każdą chwilą wydaje się coraz dziwniejszy. Gumowa kaczuszka? Ha! Już dawno przestała cię słuchać A kawa. Bycie przytomnym nie jest tożsame z byciem kreatywnym. No to może preprogramming? Tylko nie zostaje się programistą po to, żeby rozmawiać z ludźmi. I wtedy może przypominasz sobie ten komiks. Komiks nazwany Pikiem Balmera. Jest to komiks autorstwa XKCD. I to jest taka humorystyczna sugestia, mówiąca o tym, że wraz ze wzrostem koncentracji spada umiejętność kodowania, ale istnieje pewna specyficzna wartość, przy której stajesz się swego rodzaju bogiem i wszystkie problemy przestają istnieć? Powiesz alkohol? Znamy go od tysięcy lat i gdyby poprawiał umiejętności czegokolwiek, to chyba już dawno byśmy znali ten wpływ. No i pewnie macie doświadczenia, które są niejednokrotnie odmienne od tych oczekiwań. Z drugiej strony, Halo. Przecież po pijaku niejednokrotnie przychodzą nam do głowy świetne pomysły. Okej, okay, tylko tutaj pojawia się pytanie, ile one są warte? W języku niemieckim istnieje nawet takie popularne określenie, schnappsidee. Jest to cudowna idea po pijaku, która, gdy wytrzeźwiejemy, okazuje się co najmniej wątpliwa. I takie schnappsidee po angielsku to byłoby hold my beer, a po polsku kebab na cienkim, z bardzo ostrym poproszę. Zakładam, że każdy z Was miał swoją schnappsideę, zatem empirycznie. No I możemy powiedzieć, że nasze doświadczenia wskazują wyraźnie: alkohol nie może poprawić umiejętności kodowania. Czy jednak może? No bo wróćmy do komiksu. Stworzył go Randall Monroe. To jest człowiek, który pracował dla NASA, napisał też świetną książkę What If, w której w sposób naukowy podchodzi do najdziwniejszych nawet pytań, takich jak: co by się stało, gdybyśmy rzucili piłką do baseballu z prędkością 90% prędkości światła. I tutaj spoiler, nic dobrego. No więc Randall Monroe to jest poważny człowiek, który przedstawia sprawdzone naukowe zjawiska w formie komiksu. No i spójrzcie w te oczy. Przecież ten człowiek nie mógłby nas ukłamać, tworząc wmyślony efekt. A może mógłby. Okej, okay, no to jeszcze raz. Poszukajmy dowodów na poparcie istnienia tego pliku. Na początek przyjrzyjmy się samemu wykresowi. Nazwany został Balmer Pikiem. Randall twierdzi bowiem, że to właśnie Steve Balmer, czyli szef Microsoftu, odkrył jego istnienie. I co najciekawsze, Stosował go wśród zespołów programistów tworzących Windowsa. Kim jest Steve Balmer? Jeśli widzieliście jego wystąpienia, to wiecie, że to prawdziwa energetyczna bestia, porywająca widownie sceniczne zwierzę. Zgodzicie się, że Steve niejednokrotnie musiał być na jakimś szczycie. No i przyjrzyjmy się samemu wierzchołkowi. Szczyt piku przypada na wartość 0,1337%. 1,0337 lit. Czy to przypadek? Nie sądzę. Kolejna podpowiedź kryje się w alt tekście pojawiającym się, gdy zawiesimy kursor nad komiksem. Mianowicie Randall twierdzi, że Apple, dążąc do większej kontroli nad tym efektem i ciągłego utrzymywania swoich programistów w obszarze piku, stosuje iniekcje dożylne. Ach to Apple. Okej. Okay. to idąc dalej. Jeśli popatrzymy sobie na cenę akcji obu firm w okresie, kiedy Steve Ballmer był szefem, to możemy stwierdzić, że pewnie coś jest na rzeczy. Szukałem dalej, znalazłem mnóstwo komentarzy w necie twierdzących, że taki pik jest prawdziwy. Tia, który programuje od początku wszechświata, 100% twierdzi, że, go, że na niego wpływa. To samo twierdzi Andrew, Grumpy Piguin i tysiące innych anonimowych programistów. Okej, okay, ale kojarzycie pewnie hakatony, na których piwo i pizza są do życia tak potrzebne jak powietrze. A przecież wychodzą z nich rzeczy, które finalnie trafiają nawet na produkcję. W swoich poszukiwaniach trafiłem też na jedną rzecz, która moim zdaniem dowodzi istnienia piku Balmera, mianowicie na patent, na patent, którym chcę się z wami podzielić, patent na zbieranie dżownit. Jesteście gotowi? Wygląda tak. Mianowicie ktoś opatentował podlewanie ogródka i, co ciekawe, dostał ten patent ważny jeszcze do 2022 roku. Co prawda, sam patent nie wspomina o alkoholu, ale moim zdaniem musiał powstać w okolicach szczytu Piku Balmera. Okej. Okay. Jest też taka strona: theuserisdrunk.com. Na tej stronie z kolei Richard, który jest konsultantem UX, twierdzi, że dobra strona internetowa to taka, którą da się obsługiwać po pijaku. Dlatego też w ramach swojej pracy jest gotowy się upić i przetestować stronę, którą mu zgłosicie. Ja pracuję w Allegro i próbowałem mu zgłosić naszą stronę, ale okazuje się, że nie ma tyle alkoholu, aby Richard był w stanie zrozumieć polski. Może jak, zobaczy, jak zauważyliście, Allegro obecnie wprowadza wersję angielską, dlatego wrócę do Richarda z prośbą o ponowny test Allegro. Ale widzicie sami, że argumenty zaczynają się mnożyć. No to może teraz taki bardziej praktyczny przykład. Wyobraź sobie, że masz zaprogramować labirynt, taki, który da się przejść, czyli da się połączyć jego początek z końcem, wejście z wyjściem. Jak do tego podejść? Jesteśmy deweloperami, więc zakładam, że zaczniesz od jakiegoś najprostszego podejścia. Na przykład, możesz generować losowe labirynty i sprawdzać, czy są trawersowalne. No bo przecież nie ma nic lepszego w naszej pracy niż odrobina brutforsowania. I w pewnym momencie. Możemy założyć, że trafimy na algorytm, który spełnia wszystkie nasze założenia. Gratulacje! Kod działa, możemy lecieć z tym na produkcję. OK, ale teraz wyobraź sobie, że są lata 70. i programujesz grę na Atari. Grę, która polega właśnie na tym, aby przemierzyć niekończący się labirynt, w którym poukrywane są skarby. Tylko taki labirynt trzeba wygenerować. To jest zadanie, przed którym został postawiony zespół Entombeda. Problem? Pracujesz w latach 70. i moc obliczeniowa Twojej konsoli nie pozwala na zastosowanie naszego błyskotliwego, bruteforsowego podejścia. Co teraz? A właściwie, jak do tego podszedł programista Entombeda? Mianowicie wymyślił on algorytm, który na podstawie pięciu sąsiadujących kafelków labiryntu w locie generuje szósty. I ten algorytm jest tak niesamowity, piękny i, i działający fantastycznie, że nawet 50 lat później powstają o nim artykuły. No to jak on działa? I tutaj jest ciekawostka. Nie wiemy. Mianowicie wychodzi na to, że ten programista był pod wpływem alkoholu, gdy go tworzył, nie zostawił już żadnych notatek i do dzisiaj nie potrafimy dokładnie stwierdzić, na jakiej zasadzie on operuje. Jaki jest z tego morał? Jeden może taki, że warto komentować kod, żeby nawet w momencie, kiedy tworzymy pod wpływem natchnienia, móc do niego wrócić i zrozumieć, co stworzyliśmy. Ale moim zdaniem, ten i miliony innych anegdotycznych dowodów, do których nie dotarłem, nie stanowi przesłanek do wyciągania jakichkolwiek naukowych wniosków. A może jednak stanowi. Mianowicie. Okazuje się, że istnieje badanie z 2012 roku, w którym grupa naukowców upoiła 40 osób i testowała ich kreatywność w rozwiązywaniu problemów. Na no czym jest programowanie, jak nie niekończącym się zbiorem problemów testujących naszą kreatywność? I jakie są wnioski z tego badania? Okazuje się, że pijani ludzie wypadali zdecydowanie lepiej od konkurencji, czyli od osób trzeźwych. Dokładniej byli w stanie rozwiązać od 13 do 20% więcej problemów, ale co ciekawsze, robili to zdecydowanie szybciej. I zapytanie o źródło takiego wyniku albo jakiś mechanizm, który za tym stoi, naukowcy prowadzący to badanie stwierdzili, że prawdopodobnie utrata skupienia, jaką daje alkohol, Ułatwia ludziom wyjście ze swojego pudełka, takich schematów myślenia, a jest to krytyczny składnik kreatywności. Natomiast możemy pójść trochę dalej i poszukać innych wyjaśnień. Jest takie prawo Jerkesa-Dodsona, które mówi, że dla każdego zadania istnieje pewien optymalny poziom pobudzenia. W którym nasza efektywność jest największa. Tutaj ciekawostka dla zadań trudnych, ten poziom pobudzenia jest niższy dla, niż dla zadań łatwych. A, I tutaj w grę wchodzi alkohol, bo jest on jednym z czynników wpływających na poziom pobudzenia, co może sugerować, że odpowiednia jego ilość może umieścić nas w punkcie największej efektywności. Okej, okay. ale kojarzycie może taki stan, w którym czas przestaje istnieć, wypracujecie na najwyższych obrotach. Bo to z kolei jest teoria przepływu. Jest to podejście z psychologii, które bierze pod uwagę nasze umiejętności i wyzwania, z jakimi się mierzymy. Jeśli nasze umiejętności przewyższają wyzwanie, to wtedy pojawia się nuda. Gdy jest odwrotnie, to wtedy w grę wchodzi stres. Natomiast istnieje pewna linia pomiędzy, gdy obie te cechy spasowują pas się idealnie, wtedy mianowicie wchodzimy w stan flow. Wszystko ma barwy tęczy, milknie wewnętrzny dialog, zmienione jest poczucie czasu, motywacja zewnętrzna przestaje mieć znaczenie. Dlatego warto sobie zadać pytanie: do im flow. Ok, ale wróćmy do tego naszego testu. Co właściwie robili ci naukowcy, na czym ten test polegał? Ten test to RAT, czyli Remote Associates Test, i polegał na tym, że badana osoba otrzymała trzy słowa, i miała podać czwarte, które łączy się jej z tymi trzema otrzymanymi od, od osoby badającej. Okej, okay. przejrzałem sobie ten test, oczywiście próbowałem go zweryfikować, ale wyszło mi na podstawie przykładów, że moja kreatywność jest równa zero. Może dlatego, że był po angielsku, nie wiem. Mianowicie szukałem dalej i trafiłem na polską wersję. Mianowicie znalazło się kilku polskich naukowców, którzy chcieli go odtworzyć wykorzystując nieskończone moce przerobowe studentów. Mianowicie przetestowali ponad 160 osób i wyłowili zestawy słów wraz z ich skojarzeniami. No to może teraz czas na jakiś przykład. Ja wam podam trzy słowa, a wy zastanówcie się, jakie czwarte do tych trzech słów pasuje. Jesteście gotowi? Ok. Aktor, szeryf, noc. Jakie czwarte słowo się wam kojarzy? Aktor, szeryf. Noc. Jeśli powiecie gwiazda albo western, to jest dokładnie to, czego szukali naukowcy. No i w tym momencie ja stwierdziłem, hej, też mam pomysł, przecież ja również mogę być naukowcem i przeprowadzić taki eksperyment samemu. Potrzebuję tylko i wyłącznie grupy osób, które będą chciały wypić trochę alkoholu, albo dużo alkoholu, albo bardzo dużo. No i Tutaj z pomocą przyszedł mi mój brat, który stwierdził, że czas wyprawić wesele. Dlatego dzięki radek. I tak jak większość osób szła na tą imprezę z prezentami, kwiatami, ja poszedłem z alkomatem i stwierdziłem, czas przeprowadzić mój mały eksperyment. Jak to wyglądało? Obserwowałem osoby pijące alkohol. Następnie czekałem, aż alkohol rozpłynie się w ich organizmie. I podchodziłem z arkuszem egzaminacyjnym, z testem rad. Jakie są moje wyniki? Mianowicie, jeżeli chodzi o liczbę poprawnych odpowiedzi, to tutaj jest bardzo podobnie, czyli osoby trzeźwe odpowiedziały poprawnie na 76% pytań, osoby pijane na 82. Ale jeżeli spojrzymy na to, co naukowcy z oryginalnego badania nazwali aha, moment czyli poprawne odpowiedzi udzielone w czasie do 3 sekund, okaże się, że osoby trzeźwe udzieliły takich odpowiedzi 20%, a osoby pijane. 60. Widzimy tutaj drastyczną różnicę. Wesele, jak to wesele trwa długo, więc miałem okazję obserwować osoby wraz z upływem czasu, a więc również ze zwiększającym się poziomem alkoholu we krwi i przeprowadzać to badanie wielokrotnie. A wyniki wyglądają tak. Mianowicie, wraz ze wzrostem stężenia alkoholu, praktycznie wszyscy moi badani odpowiadali coraz szybciej i coraz lepiej. I teraz, jeżeli na te dane, Nałożymy oryginalny wykres z komiksu, to mogę stwierdzić, że niemal idealnie pokrywa się on z wynikami mojego badania. A więc jaki jest z tego wniosek? No cóż, wydaje mi się oczywiste, że właśnie potwierdziliśmy istnienie Piku Balmera. No dobra, ale tą prezentacją chciałbym również zachęcić Was do własnych badań, bo wszystko, czego potrzebujecie, jest na wyciągnięcie ręki. Możecie wejść na stronę internetową, na której podajecie swoją wagę. Czas startu eksperymentu i planowany czas osiągnięcia piku Balmera, a ona w odpowiedzi da Wam rozkład, dokładny rozkład z informacją, kiedy należy wypić kolejnego shota. Gdybyście chcieli weryfikować swój postęp, to potrzebujecie tylko kilku rzeczy: Arduino, które pewnie gdzieś leży na waszych półkach. Jeden czujnik, parę kabli. Wszystko oczywiście do kupienia na Allegro. I w ramach weekendowego projektu możecie stworzyć własny ALCOMAT. Dlatego jeszcze raz zapraszam Was do własnych poszukiwań. Dzięki za wysłuchanie mojej prezentacji. Pamiętajcie, zawsze bądźcie we flow.